Czasem ktoś coś powie, a inni na to, ale powiedział. Nie? Tak się zdarza. Na przykład redaktor Ogórek powiedziała, że ceny paliw w Polsce są celowo wysokie, bo inaczej to tankowaliby u nas Niemcy, Czesi i paliwo skończyłoby się w tydzień. No i wiele osób nieobznajomionych z logiką i głębszym pojmowaniem rzeczywistości zaczęło uprawiać wobec redaktora Ogórek szyderę podszytą nutami wyższości, a jest dużo racji w tym, co powiedziała pani Magdalena, bo tak na imię ma, zdaje się, redaktor Ogórek. Rząd podnosi ceny benzyny dla dobra Polaków, bo gdyby paliwo było tańsze, Polacy w ogóle by nie jeździli, gdyż paliwo przeznaczone dla Polaków znalazłoby się w bakach Niemców i Czechów. A aut na chrust jeszcze nie ma za dużo w kraju. To samo jest przecież z cenami żywności. One są wysokie, żeby jedzenia dla nas Polaków starczyło, żeby go nam zagranica nie wykupiła. I zastanówmy się i dojdźmy do wniosku, że jeszcze trzeba w Polsce znacznie podwyższyć ceny za internet. Bo jak się Niemcy dowiedzą, że u nas internet jest tani, to przyjadą, wykupią i w tydzień internetu dla Polaków braknie. Redaktor Ogórek ma zatem rację w kwestii cen paliw w Polsce. Inaczej Niemcy i Czesi wytankowaliby nam wszystko i trzeba by było zamknąć stacje benzynowe. A tak to jak nie są zamknięte, to Polacy sobie podejdą na stację benzynową, popatrzą sobie na instrybutory, pomarzą o benzynie, prawda? Nie można odbierać Polakom marzeń.